Tak wygląda nowa izba przyjęć w szpitalu w Knurowie. Jej remont trwał od czerwca ubiegłego roku. Pacjenci będą mogli korzystać z tej części najprawdopodobniej już w tym tygodniu. Ta izba była w 80-tych latach remontowana jako jeden z tych. No ale warunki były, no niestety to się wszystko zużywa. To wymaga okresowego remontu. No teraz to jest nie do poznania, ja się tu nie mogę odnaleźć gdzie, mimo że chodziłem tu na tą izbę 30 lat. Zmieniło się dużo, bo oprócz wyremontowania pomieszczeń i gabinetów lekarskich wybudowano także zadaszony podjazd dla karetek. To umożliwi bezpośredni transport pacjenta z karetki do izby. To, że wozy ratunkowe mogą wjeżdżać bezkolizyjnie i oddać pacjenta, który tej pomocy wymaga, prost w ręce specjalistów, lekarzy i całego personelu medycznego, świadczy o tym, że te blisko 5 milionów zainwestowanych w ten odcinek odegra ogromną rolę, tak jak powiedziałem, w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów. Z kolei w środku zamontowano też szersze drzwi, co ułatwia transport na noszach. Zupełnie zmieniły się wszystkie gabinety, więc one po pierwsze stały się większe. Tych gabinetów jest też więcej, tak więc możemy jednocześnie tych pacjentów badać, leczyć, diagnozować w bardziej intymnych warunkach. Niejednokrotnie tak, sala obserwacyjna była dwu-, trzyosobowa, to jest jakby raz. Drugą stroną to cała logistyka przemieszczania się, tak, z tym też mieliśmy problem. To nie jedyne prace modernizacyjne wykonane do tej pory w Knurowskim Szpitalu. Remonty przeszły już m.in. pracownia endoskopii czy oddział chirurgii. Im lepsza jakość tego miejsca, im lepszy sprzęt, im bardziej funkcjonalna infrastruktura, tym lepsze warunki pracy, no i jakość świadczonej usługi na rzecz pacjenta. Myślę, że to jest absolutnie podstawowe, żeby izby przyjęć czy też SOR-y, szpitalne oddziały ratunkowe były na europejskim i światowym poziomie. I bardzo się cieszę, że również szpital w Knurowie do takich standardów dołączył. Koszt inwestycji wyniósł ponad 4 700 000 zł, z czego nieco ponad 1 000 000 zł pochodzi z rządowego funduszu inwestycji lokalnych.